Najwyższy czas, żeby dowiedzieć się, co się kryje pod barierą chmur. Tutaj w The Legend of Zelda Skyward Sword. W poprzednim odcinku dostaliśmy miecz bogini oraz poznaliśmy naszego duchowego wspieracza, nasze duchowe wsparcie o imieniu Fai, czyli ducha, który teraz z nami mówi. Nie chcę z tobą rozmawiać tak naprawdę, chciałem tylko usłyszeć twój głos, a myślałem tak naprawdę, że się pojawisz. Na strzałce w dół, tutaj na tym Wiimocie, który jest po prawej stronie, możecie zobaczyć jej głowę w każdym razie. Powiedziano nam, żeby uratować Zeldę, która jak się okazało żyje. Musimy dostać się na dół do... na powierzchnię. Co chcesz mi powiedzieć? Ta, kolumna światła jest widoczna stąd. Tam zmierzamy. Tą kolumnę światła w ostatnim odcinku udało nam się wywołać. I ona właśnie pozwala nam na... zanurkowanie przez bariery chmur. Jest to taki mały otwór przez bariery chmur, która pozwala nam dojść do jednej z nowych lokacji. Tam powinna też być Zelda, tak przy okazji. No więc, skaczemy! O, i zapomniałem jeszcze wspomnieć, że jesteśmy teraz rycerzem po tym, kiedy udało nam się ten wyścig wygrać, który mieliśmy w jednym z poprzednich odcinków, i mamy zieloną tunikę rycerza Skyloft. I tutaj widać pochodzenie właśnie tych ubrań Linka ze Skyloft. Inni bohaterowie po prostu z powodu legend się tak jakby na tym wzorowali. Biorąc pod uwagę, że kiedyś był bohater w takiej tunice, teraz my też musimy to robić. Oprócz kilku takich, którzy po prostu już mieli to ubranie, albo ubrania, które były podobne, jak na przykład Link z Ocarina of Time. Bo takie ubrania podobne mieli też Kokiri właśnie. Mistrzu Link, spójrz, zielony pilar światła, czyli ta kolumna światła przed tobą. Jest pokazane również na mapie, tak? To pokazuje miejsce, w którym możesz dostać się do powierzchni. Żeby sprawdzić swoją aktualną pozycję, możesz spojrzeć na mapie, gdzie jesteś w porównaniu do Skyloft. No, Skyloft mamy tutaj, a my jesteśmy tu. I patrzcie, jakie to ogromne! Tyle zabawy tutaj można mieć na niebie chmurnym. Niestety nie ma tutaj aż tyle rzeczy do odkrycia. No dobra, są takie małe wyspy, gdzie mogą być ciekawe rzeczy. Ale no cóż, jest mało większych rzeczy, które można zwiedzić. W większości to nie ma tutaj aż tyle do roboty. Nie tak jak w Wind Wakerze, gdzie mieliśmy całe morze, na którym było wiele ciekawych rzeczy. Ale przynajmniej możemy fajnie latać. Wygląda na to, że będziesz mógł osiągnąć powierzchnię za pomocą przedostania się przez portal w chmurach, gdzie jest ta kolumna. No właśnie to zmierzam, już nawet celowałem tam w dół. Nie musimy nawet przyspieszać, bo możemy tak zanurkować sobie. Już widzę trochę zieleni, czyli na początek będzie... będą lasy albo polany, czy coś takiego. Miło będzie zobaczyć trochę zieleni po tym początku w chmurach, gdzie w sumie mamy co prawda zieleń, ale nie mamy żadnych lasów i tak dalej. Link po raz pierwszy w życiu zobaczy lasy. Nie wyobrażam sobie w sumie życia na górze, jak tam nie ma żadnych ciekawych rzeczy do oglądania. Niby jest to fenomenalne i w ogóle ciekawe miejsce do życia, ale jak nie mogą dostać się na dół, to trochę smutne, jak tylko na tym małym miejscu muszą lądować. Swoją drogą nie musiałem wcale wciskać teraz spadochronu, bo automatycznie się zrobiło. Mistrzu Link, przybyliśmy. Wylądowaliśmy. To jest legendarna powierzchnia. Co się tak szybko minęło, he? No dobra. Jesteśmy w miejscu, które na to wygląda według mojej kalkulacji, jest nazywane Sealed Grounds, czyli zapieczętowane ziemie. Coś w tym stylu. Zapieczętowana kraina. Obszar. No i jest to tutaj ten mały obszar, który jest zaznaczony na mapie. Jak widzicie, mapa jest strasznie duża i będzie sporo zabawy. Ach, tu jestem. Nie spodziewałbym się, że to jestem właśnie tu. Jak mam tłumaczyć te dialogi, skoro dialogi Fai czasem tak szybko mijają? O, patrzcie. To aktywujemy później, prawda? Bo raczej... teraz nie mogę jeszcze tego aktywować. To będą miejsca zapisu oraz miejsca, przez które będziemy mogli teleportować się na górę. Między tymi statuami będziemy mogli, no właśnie, podróżować. Patrzcie. To nie wygląda jak opuszczone miejsce tak naprawdę. Mamy tutaj dość dobrze utrzymaną bramę, furtkę... zagrodę?
i przeciwnika. Dobra, może on o nią dba, może to jest jego ogród? No dobra, z nim jest taki mały problem, że... możemy ogólnie używać tarczy w ten sposób. Rzucając nunchuck do przodu. To teraz nam nic nie zrobi w sumie. Oprócz niszczenia naszej tarczy. Na jego... jest taki sposób, że on może mieć otwarty pysk na dwa sposoby. I właśnie musimy użyć ataku tak jakby wzdłuż tego jego pyska, tak jak jest otwarte. Albo z góry na dół, albo z boku na inny bok. Teraz jest z boku na inny bok, więc... fuk! To była śmierć na dwa sposoby. Dzień dobry. Jak widzicie, teraz ma pysk z góry otwarty, więc będzie łatwiej zrobić to tak. Nie tak, dokładnie. Stół mnie zatrzymał. Musiałem walnąć o stół. A co tutaj mamy? Nie mogę się w ogóle tu dostać? He? Ach tak, tutaj nic nie ma. No nic dziwnego, że się nie mogę tu dostać. Ale tutaj coś jest. Czy mi się tylko wygląda? A, okej. Okay. Tu będzie później skrót. W tej chwili jeszcze nic nie mamy. Fajnie, mi chce coś powiedzieć. Nie, dzięki. No, pod stołem to też całkiem dobrze działa. Bo nie mogę aż na taką odległość od mikrofonu odejść niestety. Hop. Znowu ta bestia, którą widzieliśmy kilka razy w wizjach i snach. Co to może znaczyć? Ta mroczna aura na dole musi mieć z tym coś wspólnego. W sumie to miejsce ma w nazwie słowo zapieczętowane. Więc może tutaj ten stwór jest zapieczętowany, tu na dole? No jest to dość ogromna lokacja. Swoją drogą, jest to jedna z moich ulubionych lokacji w grze. Po prostu uwielbiam to z jakiegoś powodu. To, że tutaj cały czas droga schodzi w dół i takie kółko robi. I jest tutaj kilka takich platform, kilka tak jakby warstw tego schodzenia. I tu jest jakieś przejście? Nie, to nie jest przejście. No to jest całkiem fajne, muszę powiedzieć. Bardzo mi się to podoba. A tutaj mamy znak Shrieka. Drzwi, które jeszcze nie są dla nas otwarte. Faj chciała nam coś powiedzieć na ten temat, ale jak mówimy, nie będziemy aż tak bardzo zwracali na nią uwagę. Chociaż czasem można zobaczyć, co ma do powiedzenia. Może to coś ciekawego. No, zobaczmy, co ma do powiedzenia, jak podejdziemy tutaj. Mam informację, tak? Drzwi te są aktualnie zapieczętowane i zamknięte przez niezidentyfikowaną, silną, potężną moc. No, moc Shrieka, technologii Shrieka, trzeba będzie coś z tym zrobić. Co się tu na górze znajduje? Ach, te robaczki. Nie mogę się już doczekać, aż będę mógł je zbierać. Ruiny. Halo? Kolejne miejsce, w którym aktualnie nic nie ma. Może to nie ma za bardzo teraz jeszcze powodu, żeby się tutaj aż tak bardzo rozglądać. A za chwilę pójdziemy na dół. Jako, że mamy chustę, którą dostaliśmy od Zeldy, będziemy mogli ładnie sobie tutaj szybować. Ale nie jest to coś aż tak fajnego jak paralotnia, bo nie możemy sobie skrócić tak jakby drogi do przodu, że zeskoczymy i ruszamy się w przód. Nie. Nie możemy sterować, jak użyjemy właśnie tej chusty jako spadochronu, czy tam tego żaglu jako spadochronu, to wtedy spadamy tylko w tym miejscu, w którym go użyliśmy, czyli jak teraz na przykład tu zeskoczę, to warto by poczekać, aż upadnę trochę dalej, dopiero wtedy użyć. Bo trochę ruszę się do przodu, zanim wtedy wyląduję.
No. Teraz w locie nie mogę jechać do przodu ani do tyłu, tylko w jednym miejscu stoję. Młodzieńcze! Dziecko przeznaczenia, które spadło z chmur, z nieba. Podnieś miecz, bogini, w kierunku nieba. Wyceluj w złą aurę przed tobą i wyzwol swoją potęgę. Czytam potęgę tego miecza. No dobra. W górę. I ha! I co to teraz robi? Zapieczętowałem coś tutaj jeszcze bardziej? Coś mi się wydaje, że jeden z kluczy był trochę wyluzowany, czy coś takiego. Nie, po prostu zmanipulowałem naturą. Mistrzu Link, czuję zmianę w tym obszarze po tym, kiedy użyłeś Skyward Strike, które zostało wywołane przez twoje użycie Skyward Strike. Również wyczułam aurę, która jest bardzo podobna do tej aury, którą posiada twój żagiel, twoja chusta. Domyślam się, że ta aura należy do Zeldy. Mogę doprowadzić cię w kierunku, z którego ta aura pochodzi, za pomocą tak zwanego dowsing, czyli nazwijmy to wykrywaniem. Za pomocą wykrywania. Czy wytłumaczyć ci ten feature? Nie. Ja to wiem, jak to działa. Zrozumiałam, mistrzu. Taka pusta głowa bez szyi w ogóle. Miałaś mi tego nie tłumaczyć. Wciśnij C. No dobrze. Działa to tak, że możemy za pomocą C teraz, jeżeli przyciśniemy C, wybierać tutaj na przykład zwykłe rozglądanie się tutaj na dole, albo na przykład tutaj wykrywanie różnych rzeczy. Na samej górze mamy teraz Zeldę, którą możemy wykryć. Jak to włączymy, to mamy teraz miecz, który doprowadzi nas do właśnie miejsca, w którym Zelda może być, może się znajdować. Zacznie wtedy pokazywać, że coś jest nie tak. Jeszcze niczego nie wyczuwa. O, tu. Tutaj gdzieś jest Zelda, w tym kierunku. To trochę jak pies, muszę przyznać. Faj może wyczuwać aurę po tym, jak wyczuła podobną aurę w chuście, która należała do Zeldy, którą zrobiła Zelda. W którą Zelda włożyła swoje serce, bo było dla Linka. A sama gra sugeruje, że Zelda jest bardzo ważną osobą dla Linka. Sama Faj to powiedziała przy pierwszym spotkaniu. Tam na górze chyba jest jakaś skrzynka czy coś. To zanim pójdziemy na górę za tymi gejzerami, to spróbuję tam jeszcze zobaczyć. Jeszcze trochę muszę poczekać. Ja? No nie. Nie za bardzo tutaj coś jest. O! To gdzie teraz? Tutaj, prawda? Ale tam coś jest. Może tam będzie skrzynka. Kiedyś jeszcze tutaj wrócimy, no rzecz jasna, ale w tej chwili... No, rozejrzymy się jak najbardziej możemy. Nie! Och! No to trzeba poczekać, aż się całkowicie naładuje. Albo wziąć tutaj kawałek kwiata sobie. Hup. Jak ty w ogóle tak podskakujesz na tym? Ja bym tak nie potrafił podskoczyć, gdy już na czymś wiszę. Nie potrafię tak regulować swoim ciężarem. Tylko po to tu przybyłem. No to sobie żartujecie przecież. No świetnie, i teraz tutaj przy furce i nie mogę przejść, co? Chociaż może przeskoczę na tą furtkę? Nie. A tu? Chyba tu mogę przeskoczyć. I... to się... O, prawie się udało. Nie, to nie zadziała w ten sposób. No to musimy iść dookoła. Sprawdźmy jeszcze raz te drzwi.
które były wcześniej zapieczętowane. Może to, co na dole zrobiliśmy, wywołało jakąś zmianę. To by było całkiem przyjemne, gdyby teraz coś się zmieniło. Tylko szkoda, że moja tarcza już w 1/5 została zniszczona. To nie jest aż tak przydatne. Trzeba by ją jakoś ulepszyć, o metal czy coś takiego, żeby to nie była zwykła drewniana tarcza. Przydałby mi się też łuk czy coś takiego. Wszystko w swoim czasie, prawda, gro? Oczywiście. Ktoś musiał zamknąć te drzwi od środka, tak mi się wydaje. Tą pieczęcią. No proszę, proszę. I oto mamy dostęp teraz. Chyba musieliśmy pokazać tylko, że jesteśmy godni temu, że możemy wejść. To może ten głos należał do osoby, która jest w środku? Sealed Temple. Ciekawe okno. Co to za szpiczasty kaptur? Jak to jest w ogóle możliwe? O, podróżnik zesłany z chmur. Witaj, dziecko przeznaczenia. Powiedz mi, jak się nazywasz? Link? A, Link, dobrze, bardzo dobrze. Wyczuwam, że już osiągnąłeś kontrolę nad świętym ostrzem, która zostaje uwolniona, kiedy skierujesz je w kierunku nieba. Skyward Strike jest teraz pod twoją kontrolą. To dowód na to, że jesteś w stanie dzierżyć to ostrze. Miecz bogini. Siedziałam tutaj przez wiele lat, czekając na twoje przybycie. A wszystko po to, żebym mogła służyć celu, by pomóc tobie jako twój... No, jako twój... Ten, który cię prowadzi? Stoisz pod dachem świętej, zapieczętowanej świątyni. Miejscu zbudowanym przez boginię wiek temu. A może więc, może jeszcze dłużej. Twoje przybycie tutaj było już nam znane i przepowiedziane zostało. Było predestynowane, można by powiedzieć, wiele, wiele lat temu. Przewodnik, to jest odpowiednie słowo wcześniej, którego szukałem. Duchowa dziewica, której szukasz, przybyła tutaj całkiem niedawno temu, krótko wcześniej niż ty. Zeszła do tego świata w deszczu światła? Coś takiego. Pochłonięta przez światło, czy tam coś w tym stylu. Bez wątpienia jej przybycie tutaj i twoje przybycie oznacza, że... No, bez wątpienia oznacza to wszystko, że koła zębate przeznaczenia zaczęły się ruszyć, poszły w ruch. Ale nie tak, jak to powinno wyglądać. Duchowa dziewica przybyła tutaj w zupełnie inny sposób, niż powinna przybyć. Obawiam się, że zła potęga, która pracuje z cienia, zmanipulowała to wszystko, żeby załamać przeznaczenie, którego częścią jesteście wy dwoje. Link. Jesteś zmartwiony tym, co się dzieje z... Jesteś zmartwiony o duchową dziewicę, której szukasz, czyż nie? O to, jak się ona ma. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę... co się wszystko zdarzyło, ale musisz się teraz koncentrować
na swojej drodze w przód. Ta dziewczyna również ma swoją własną... ma swój własny cel, swoją własną misję, za którą podąża. Dokładnie tak jak ty. Ruszyła do lasu Faron, żeby odnaleźć przeznaczenie, które zostało dla niej przeznaczone. A ty musisz podążyć za nią. Pokaż mi swoją mapę. Okej, babciu, tutaj. Krzyżyk na mapie pokazuje ci miejsce, które doprowadzi cię do Faron Woods. Będziesz musiał podróżować przez nieznany ci kraj. Wiele potworów się tam osiadło, a mapa nie jest zazwyczaj jedynym przewodnikiem, który wystarczy, żeby doprowadzić cię w odpowiednie miejsce na twojej przygodzie i podróży. Więc dam ci moc tworzenia znaczników. Okej, to teraz nam tłumaczę po prostu znaczniki, że możemy zaznaczyć je. I teraz tu. Możemy zaznaczyć sobie znacznik, albo raczej nawet musimy. Co prawda nie możesz go zobaczyć stąd, ale gdy wyjdziesz na dwór, to ten znacznik cię poprowadzi. Będzie świecił niebieskim światłem. Wyjdź ze świątyni i sam się przekonaj. Gdy nie będziesz już miał użytku dla tego znacznika, to możesz go skasować za pomocą C. Używaj ich mądrzej i w ogóle nie bój się, że się zgubisz wtedy. Więc ruszaj, dalej. Musisz dostać się do lasu Faron. Podążyć w pościg za duchową dziewicą, którą zwiesz Zeldą. Ale zanim wyjdziesz na drodze do wyjścia, zabierz też to, co znajdziesz w skrzynce, która się znajduje w tym pokoju. To, co tam znajdziesz, powinno ci być bardzo przydatne na twojej podróży. Ogólnie fajna fryzura. Tyle włosów, że mogła sobie takie kółko stworzyć. Jesteś gotowy? Więc opuść w takim razie świątynię przez drzwi, które są przed tobą. Doprowadzą cię do lasu. Życzę ci bezpiecznej podróży. I wiedz, że wszystkie pytania, które masz teraz, zostaną w swoim czasie odpowiedziane. Dostaniesz na nie odpowiedź. Ale teraz idź. Z odwagą, Link. Dzięki. Mam nadzieję, że przynajmniej ten prezent, który jest w skrzynce, będzie jakiś ciekawszy od tych twoich słów. Przynajmniej wiemy, że Zelda jest tutaj w okolicy. A co to w ogóle za głupoty? Nie możecie się teraz spotkać, bo macie zupełnie inne cele. Tak, skoro była tutaj chwilę temu, nie mogę poczekać i miała bez sprzymierzeńca, który by jej pomógł. Jeżeli mamy zupełnie inne cele, to mogliśmy się później rozdzielić. Linka pewnie też od tego wszystkiego głowa boli. Pewnie jedyne, co go obchodzi teraz, to spotkanie się z Zeldą. Jak wy chyba nie myślicie, że on jest... że on chce być teraz bohaterem i tak dalej, który uratuje świat i że go to wszystko interesuje. Znalazłeś wróżkę. I ona regeneruje 6 serc. No tak, będę mógł ją później złapać w... w butelkę chwila. To jest ciekawa sprawa. W ten sposób możemy chować tarczę, ale nie o to mi chodzi. Tutaj. Czy jak to wypijemy, mamy wtedy pustą butelkę? Może spróbujemy to kiedy indziej. Rzeczywiście, to, chyba lepiej byłoby to sprawdzić kiedy indziej. Mam nadzieję, że będziesz miał możliwość, żeby dogonić Zeldę. No, dzięki. Co my tu jeszcze mamy? Statua. Tu moglibyśmy zapisać. Jakieś światło. Miejsce na miecz. Chyba tutaj będzie można włożyć miecz czy coś takiego. Chociaż, no nie wiem, czy to na miecz. To wygląda jak taka krecia góra. Czerwony rupi. Ach, te robale cały czas skoczą teraz tutaj. A ja ich nie mogę złapać. Cisza. Ciekawe, czy to Link powiedział. Jestem Link. Jestem bohaterem. Ogólnie biorąc pod uwagę, że Zelda i Link mają swoje własne przygody i własne historie, które przeżywają, o wiele bardziej by mi się jeszcze spodobało, gdyby w tej grze była możliwość grania jako Link i jako Zelda. Że na zmianę. Że mamy tak jakby dwie kampanie i przeżywamy raz to, co Zelda przechodzi i to, co przechodzi Link. Na jedną z następnych Zeld to byłby świetny pomysł. Żeby grać dwoma perspektywami. Od zawsze chcę dobrą grę,
w której można grać Zeldą, nie coś takiego jak jedna z tych gier na CDI, gdzie można sterować jako Zelda, ale taka prawdziwa Zelda w 3D, gdzie możemy jako Zelda grać. Też nie Super Smash Bros., tylko właśnie jedna z głównych odsłon serii. To byłoby świetne. Oczywiście raczej nie zrobiliby gry, w której tylko można jako Zelda grać, ale właśnie takie podzielenie kampanii na Linka i Zeldę. Na przykład coś takiego, jak było w Resident Evil 4, że jak przeszło się kampanię Leona, to można przejść też kampanię Ada Wong. To byłoby świetne. I w tej Zeldzie by to się naprawdę... no by naprawdę pasowało. I by wiele jej dało. Jeden z minusów akurat tej części jest to, że nie można podczas biegania uderzać, tylko zawsze kiedy się uderza, to Link się zatrzymuje. Ale przynajmniej trochę pieniążków można zebrać. I można ten atak robić. Szybko zbieramy te pieniążki. Co to za krzyki? Goron? Link będzie podniecony, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie widział. Goron i banda bokoblinów. Tak, to są pierwsze bokobliny, które możemy spotkać. Czy może w tej części to są akurat mobliny, już sam kurde nie wiem. Z drogi! Spieprzajcie! Ja ci zaraz pomogę. O! Ten jeden nawet mnie nie zauważył, czy co? Czekaj, podniosę go, spróbuję go rzucić. No, z drogi. Dawaj mi ten rupi. Dziękuję, że wskoczyłeś tutaj, żeby mnie uratować, kolego. Pierwsze spotkanie z Goronem. Jak dotąd Link znał tylko ludzi, więc to musi go dziwić. Tak, co to jest za gadający stwór? Kim były te... czerwone... paskudy? Nie spodziewałem się tutaj, żeby wbiec w nich w tak spokojne miejsce. Ale raczej by ktoś taki mógł mnie napaść w tak spokojnym miejscu jak to. Jak ten las. To samo tyczy się ciebie. Już drugi raz tego dnia spotykam osobę twojego rodzaju. Powiadam ci, wiele dziwnych rzeczy dzieje się ostatnimi czasy. Chwila, to oznacza, że spotkał Zeldę. Może nam coś na jej temat powiedzieć. Jestem ci bardzo wdzięczny za to, że zajęłeś się tymi typami. Więc opowiem ci coś fascynującego. Swoją drogą, dlaczego nie mogę sobie z nim poradzić? Jesteś Goronem, jesteś potężny. Twoje uderzenie przebija ściany. Może taki spokojny koleś jest akurat, który nie lubi przemocy. Hej kolego, jestem Gorko, Goronem jestem. Jestem Gorko z plemienia Goronów. I badam akurat w tej chwili starożytną, starodawną historię tego lasu. Goron archeolog? Też po raz pierwszy słyszę coś takiego. Według starożytnych tekstów jest w tym miejscu, jest tutaj nad tym miejscem wyspa zwana Wyspą Bogini. Wysoko, wysoko nad niebem. Nad chmurami w niebie. Prawdopodobnie te stare statuły służą jako miejsca, które łączą podróże między właśnie tymi dwoma miejscami. Między królestwem w chmurach i królestwem na dole. Jeśli znajdziesz takie, to z pewnością dobrze byłoby je zbadać. Mogą być bardzo przydatne, jak mówią plotki. Prawdopodobnie, przypuszczalnie, ta statua jest specjalna. Której, jak mawiają, prawdopodobnie ma potęgę do aktywowania wszystkich innych statuł? Ta cała rzecz brzmi bardzo zwariowanie, ale cóż. Jak dla mnie to wierzę, że jest to prawda. Z innego powodu, dlaczego miałoby być tyle statuów w tym miejscu porozkładanych? No, że można podróżować po nich, co? Czy chcę powiedzieć ci więcej? Nie. Nie chcę wiedzieć więcej. Nie będziesz nam tłumaczył save pointów ani punktów podróży. Co na świat się właśnie zdarzyło?
Czy użyłeś jakiegoś rodzaju dziwnej magii, czy coś w tym stylu? Statua zareagowała natychmiast w momencie, kiedy do niej podszedłeś. To jest... zwariowane, kolego! Tak, to jest szaleństwo. Chyba warto by to zapisać, czyż nie? Ale jeszcze nie kończymy odcinka. Jeszcze mamy trochę do roboty. Chciałem tutaj na górę wejść. Chyba tutaj będzie przejście do tego skrótu, który wcześniej widzieliśmy. Dokładnie. Teraz będziemy mogli sobie na szybko podróżować między tymi dwoma miejscami. Nie musząc przechodzić przez świątynię. To mamy? Ciekawe, ile Goronów jest tutaj jeszcze w okolicy. Goron archeolog. Świetny gość, ale tutoriali nie potrzebuje aktualnie. Ach, stąd przybyłem przecież. Tu jest przejście, które wygląda o wiele ciekawiej. I tu jest nasz niebieski znacznik, to światło, o którym była mowa. Dlaczego nawet coś takiego musi zabierać nam wytrzymałość? Stamina może przydać się o wiele bardziej. Czy ten znacznik znika, kiedy go osiągam? Nie, nadal tu jest. Innym razem go zdejmę z mapy. Mistrzu, wyszliśmy do lasu Faron. Ogromne drzewo. Las Faron. Jedna z moich ulubionych lokacji w grze ogólnie. Obfitość wody w tym regionie z pewnością sprawiła, że flora stała się o wiele bardziej różnorodna i tak dalej. To logiczne, że ta różnorodność bujnych roślin i obfitość wody sprawiła, że zwierzęta czują się tutaj jak w domu. Coś takiego chciała powiedzieć. Dzięki, że mi mówisz, gdzie jestem i że pokazujesz, jak ogromne to jest miejsce. Bardzo lubię tą pierwszą lokację. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, to jest całkiem możliwe, że Zelda jest tutaj w okolicy. I to niedaleko. Radzę kontynuować używanie, poszukiwanie jej za pomocą umiejętności wyszukania, wyczucia. No dobra, niech będzie. Nie tylko, że muzykę tutaj lubię, ale też lubię tą zieleń i to wszystko, to jest całkiem fajne. No tak, gdzie mamy Zeldę? Gdzieś w tym kierunku. Co to jest? Bomba? To jest jakiś jeżyk. Jeżyk, kapitan bomba, no nie wierzę. Ciekawe, czy możemy je podnieść. Chyba nie. Czy to Deku, którego tutaj obijają? Hej, panowie! Dość tego... bałaganu. Ile jeszcze problemów chciał mi sprawiać ten głupek? Aż rozwalę drzewo. No. Halo? Już wszystko bezpiecznie, możesz wstać. Co to jest? To nie jest Deku. Jakiś nowy rodzaj stwora. A? Nagle stało się tak cicho. A! Quico! Teraz przyszedł zielony. Nawet nie wiedziałem, że jest ich zielona wersja. Nie rób mi nic, nie robi krzywdy. Ale uroczy gość. Ale ja nie chcę ci zrobić krzywdy. Pomylił mnie zielony bokoblinem. Tak, wszyscy wyglądają tak samo. Mistrzu, wyczułam... interesującą informację... z aury tej kreatury, którą właśnie spotkaliśmy. Zelda? W końcu mamy namierzenie Zeldy. Czy to Zelda była? Jest prawdopodobieństwo 5%, że... ta forma życia mogła być Zeldą, więc to raczej faktycznie można powiedzieć, że to nie była Zelda. A raczej...
spokojna kreatura, która mieszkała w tym lesie, która należy do plemienia Kigwiki. Kigwi. To było stworzenie nazwane Kigwi. Kigwi są bardzo inteligentnymi stworzeniami, które potrafią mówić. Tak, przy bliższej obserwacji można z pewnością powiedzieć, że to nie była Zelda. Ale niejasne jest, dlaczego ta kreatura została wyczuta przez... przez wykrywacz, który był ustawiony na aurę Zeldy. Może powinieneś podążać za tą kreaturą, żeby dowiedzieć się więcej na temat tego fenomenu? Żeby zbadać to wszystko bardziej? Okej. Dlaczego wyczuto w nim trochę Zeldy? Może Zelda go spotkała, czy coś w tym stylu? Bo raczej to nie jest Zelda, która się zamieniła. To byłoby trochę... dziwne. Latające serca. No cóż, powiedziałbym w takim razie, ludzie, że tutaj zakończymy odcinek. Mieliśmy w końcu trochę więcej akcji, zwiedziliśmy tą okolicę i... będziemy kontynuowali dalej w lesie. Dżymi krokami zbliżamy się do... pierwszej świątyni, chociaż może jeszcze nie aż tak dużymi. Trochę to jeszcze potrwa, ale będziemy mieli jeszcze sporo zabawy. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego, na razie, cześć!